Na razie to miejsce nie przypomina eleganckiej i nowoczesnej galerii, jaką stanie się już za 9 miesięcy. W podziemiach strumieńskiego ratusza właśnie ruszyły prace modernizacyjne. Rozpoczęliśmy od wyburzenia oficyny za ratuszem. Następnie przystąpimy do rozbiórki szalet publicznych. Jednak przystosowanie piwnic do nowej funkcji to trudna praca, bo firma zajmująca się remontem w pierwszej kolejności musi osuszyć wilgotne i zagrzybione ściany. Skucie tynku, odwodnienie terenu, no, wszystkie sprawy wykończeniowe tam są dość bogato zaprojektowane, aranżacja wnętrz. Projektem i aranżacją zajął się Witold Kaczmarczyk z Pszczyny. Tak, galeria będzie wyglądała już w lipcu przyszłego roku. Będzie to pierwsza galeria w gminie. Ma mieć 137 metrów kwadratowych. Na tej powierzchni właśnie będą wystawy promujące dorobek partnera i naszej gminy. W miejscu starych toalet publicznych powstaną nowoczesne, z dostępem również dla niepełnosprawnych, a z tyłu urzędu powstanie duży plac, który będzie wykorzystany jako parking. Zdążymy na pewno, chyba żeby coś takiego było, no nie wiem, nieprzewidzianego. Przebudowa podziemi i adaptacja placu z tyłu urzędu będzie kosztować ponad 1 200 000 zł. 85% tej kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej.